Panie Marcinie, niecały miesiąc do Euro. Jak pan ocenia przygotowania do Euro Polski? No dopiero się zaczęły i tak sielankowo tak naprawdę. Doszliśmy w ten moment, kiedy troszeczkę się zawodnicy potrzebują wyciszyć, więc w rodzinnym gronie. Wydaje mi się, że te prawdziwe takie przygotowania zaczną się na dwa tygodnie, na trzy tygodnie przed samym Euro, ale wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Mówi to pan jako były reprezentant i uczestnik Mistrzostw Świata, że dobrze to wygląda, tak? Wydaje mi się, że ten rytm jest taki naturalny. Generalnie posezonowe wylizywanie ran na... może nie na łonie natury, ale generalnie w takim gronie bardzo rodzinnym, więc od każdej strony akumulator będzie naładowany, a później przejdziemy do zagadnień bardziej specjalistycznych i mam nadzieję, że z bardzo pozytywnym skutkiem. Jasne. Dobra, to takie pytanko. A jak pan oceni brak brata bliźniaka w kadrze? Ja myślę, że nie mnie to oceniać. Wiadomo, że to jest bardzo taka subiektywna ocena. Chciałbym w czwartej z kolei wielkiej imprezie oglądać brata, ale wyroki były inne i nie mnie z tym polemizować. Jasne. Dobra. Optymista czy pesymista przed Euro? Optymista. Optymista, czyli wychodzimy z grupy. Bardzo bym chciał, natomiast ja bym chciał zobaczyć reprezentację grającą z pasją. Ja nie stawiam przed reprezentacją jakiegoś konkretnego wyniku. Ja bym chciał zobaczyć tą grę, która sprawia przyjemność, którą się ogląda naprawdę fajnie i z wielką przyjemnością. Chciałbym, żeby reprezentacja wzbudziła we mnie kilka emocji, żeby jak w dobrej książce były ze dwa zwroty akcji, najlepiej z happy endem. Jasne. Ale się zawiesiłem teraz strasznie. Totalnie, dziękuję bardzo. To potańczymy, pogadamy.